No cześć, cześć, witam cię. Tego samego dnia, gdy zapadł wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Również inne łodzie popłynęły z nim. Nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale zalewały łódź, także już napełniała się wodą. On zaś spał na rufie, opierając się na podgłówku. Obudzili go więc i zawołali: nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy? Wtedy wstał, zgromił wicher i powiedział do jeziora: milcz, ucisz się. I wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Potem zapytał ich: dlaczego tak się boicie? Jeszcze nie wierzycie? Oni zaś bardzo przerażeni pytali się wzajemnie, kim on jest, że i wiatr, i jezioro są mu posłuszne. Bardzo lubię ten tekst. Wiecie dlaczego? Dlatego, że czasem u mnie jest tak jak na tej łodzi i wśród tych uczniów, którzy płynęli z Panem Jezusem i była burza. Dlaczego? Dlatego, że często czuję się tak, jakby chaos zaczynał panować nade mną. Ale wiecie, kiedy tak się dzieje? Dzieje się tak wtedy, kiedy zapominam o Jezusie. Taka prosta sprawa. Zatrzymać się i zapytać, co Pan Bóg, co Jezus myśli o danej sytuacji. Macie też tak czasem? Czujecie się zmęczeni, zabiegani, zapracowani i nie wiecie, co z tym wszystkim zrobić? Ja się dzisiaj zatrzymałem i chcę ciebie zachęcić do tego, żebyś może znalazł chwilę, czy to dzisiaj wieczorem, czy może jutro rano, a może w samo południe, o tak, jakoś inaczej. Usiądź, przeczytaj ten tekst i idź do Jezusa. On na pewno ci pomoże. Zachęcam.